koszykówką zapragnęłam być i bardzo się gimnastykowałam w tej sprawie. Potem śpiewałam do lustra. To myślę, że chciałam być piosenkarką, a głównie taką jak Ordonka. Potem się wygłupiałam na obozie sportowym. O, i do tego bym zmierzała teraz na stare lata, bo rekruta Buma grałam, bo przebierałam się w jakieś buty rozsznurowane i śmieszyłam ich przez pół godziny. I tego na razie, ja bardzo lubię śmieszyć ludzi, ale jeszcze takiej sytuacji nie osiągnęłam, jak wtedy w siódmej klasie w sportach. I wtedy mi ten trener powiedział, że raczej lepiej niż te skoki, to mi chyba będzie szło aktorstwo. Dramatyczna szkoła. Jeszcze nie wierzyłam w to. Nie mówiłam wiersze, bo wtedy były takie konkursy, teraz też są, ale nie w takim rozmachu jak wtedy. Konkursy recytatorskie. Zdobywałam różne nagrody, jeździłam, ocierałam się o ten świat i jeszcze na biologię zdawałam. Dopiero mi moja nauczycielka i wychowawczyni, pani Jasiak, powiedziała, przestań się wygłupiać już, bo papiery już że na biologię, że mam iść do szkoły teatralnej. No to mi ojciec powiedział, że nie może mnie utrzymać w innym mieście, bo był prawnikiem chytrym. Poszłam na filologię i dopiero strasznie droga pod górę, wyboista. Także dopiero po trzecim roku filologii dotarłam do szkoły teatralnej. O, taka moja droga. Z problemami nie zdałam w Warszawie, bo byłam zmanierowana ich zdaniem. Zdałam w Krakowie, potem się przeniosłam do Warszawy i tak już w ostatniej chwili to jakby ten zawód osiągnęłam, tytuł magistra sztuki. Ja już teraz zapomniałam, że jestem magister i zapomniałam całą wiedzę, zwłaszcza z filologii, ale można by sobie ją odgrzebać w razie potrzeby. Byłam 2 lata w Krakowie i Bogdan Husakowski był moim wspaniałym zupełnie opiekunem roku i jemu jedynemu mogłam powiedzieć, że chcę zmienić szkołę, bo miałam wrażenie, że się tam uduszę i zacznę kombinować pod górkę. Za lewe ucho się łapiąc. Takich akurat miałam taki zestaw, tak sama podchodziłam z nabożeństwem do tego zawodu. Było strasznie dużo pracy, nie miałam w ogóle czasu, żeby odetchnąć. A jeszcze musiałam filologię polską studiować w toalecie, więc bo miałam egzaminy zaliczeniowe i ambitna już wtedy byłam. Więc myślałam, że już pęknę, że coś muszę zmienić, że muszę to rozluźnić i zdałam do Warszawy. Po czym w Warszawie w ogóle nie mogłam zrozumieć, dlaczego się nie pracuje, mając tyle audytoriów. Tam się bito audytoria. Niektórzy zostawali, jakby to powiedzieć, na noc. Tacy frustraci, gdzie się tam w te kotary zaplątywali, a tu było pełno audytoriów i ja pamiętam, nie mogłam tak wyhamować, jakby to powiedzieć, w tej Warszawie wobec powyższego, a miałam wspaniały rok. Krzysztof Kolberger był na tym roku i Jurek Radziwiłowicz. Ich obu wymieniam, dlatego że o ile inni robili jedną scenę u Gogolewskiego, to ja dwie. Z Kolbergerem i z Radziwiłowiczem. Taka byłam jeszcze, że to szkoda czasu. Bardzo się liczę i bardzo mnie inspirują rozmaici ludzie, którzy mają doświadczenie i którzy wiedzą więcej. To jest pomoc, no po prostu fantastyczna. Nie będę się upierać, że, bo najgorzej jest się uprzeć, że się wie. To jest dla nas śmierć na ogół, że się wie. Trzeba w zasadzie sobie to dziecko mieć w sobie skłopotane, czy da radę, czy tego. Jak mają do mnie reżyserzy zastrzeżenia, to mówi, jesteś zbyt... O, to wszystko umiesz. No, to jest nasza, zawsze trzeba się tego strasznie bać. I co wtedy mistrz spojrzy na to z lotu ptaka i powie, jak będzie chciał. Najgorsze są takie sytuacje w teatrze, bo ja mam szczęście, że jestem w zespole jakimś tam, w różnych zespołach, gram w różnych teatrach, ale mój macierzysty to jest powszechny. Najgorsze jest, jeżeli nie można sobie mówić, jakie było dziś przedstawienie. Ja przywykłam do takiego. Co to było, jak ty zagrałaś, bo to jest najbardziej fascynujące. Tego mnie nauczył Psoniak, przybiegał za każdym razem, mówi, co ty wyprawiałaś, albo zrób to tak, to też jest rodzaj mistrza, ale to już mówię o kontakcie koleżeńskim, że sobie nawzajem możemy i chcemy, bo nas to frapuje, powiedzieć coś, co ulepszy no, sprawę. A czasem bywa tak, że nie wypada już po prostu zwrócić uwagę, w ogóle nie wypada się tym, tak strasznie emocjonować, tak jest, czasem napotykam spojrzenia zdumione, czego ja właściwie
chcę, czy ja jakaś chora, czy niewyspana, no to wtedy, wtedy mi się nie chce być w takim teatrze, w takim miejscu, żeby się wstydzić, żeby coś powiedzieć, że to są ludzkie, jesteśmy materiał, nie? Za każdym razem jest trochę inne i za każdym razem można odkryć taką, no zupełnie się nowe przestrzenie odkrywa, jeżeli sztuka jest dobra. To jest właśnie, to jest najbardziej fascynujące, że ta łamigłówka co pewien czas zupełnie inaczej i nagle, o rany boskie, to tak można też spróbować. I, no to granie wielokrotne na tym polega. Mnie przynajmniej to frapuje, a czasem przeraża. Bo sobie myślę, no, że już nie uradzę temu na przykład, albo się zamknę, albo chcę za dobrze. Bardzo ciekawy zawód naprawdę. Co ja mogę mówić o kinie, czy stoi niżej, czy wyżej, jak nie kręcę filmów po prostu w tej chwili. Kiedyś to było moje życie, aż w ogóle nie byłam w stanie w teatrze grać, bo grałam w filmach i się pewnej maniery dorobiłam, że nie rozumiałam przestrzeni teatralnej w ogóle. Tak często grałam w filmach i miałam takie szczęście do tematów. Jak teraz patrzę i wydawało się, że już zawsze będę grała w filmach. Bo to się tak czasem wydaje. Kino ja bardzo wysoko stawiam. Ja zawsze stawiałam niżej w telewizję. Nie mogłam się po prostu odruchowo, a też masę zagrałam spektakli telewizyjnych i metodą filmową robionych i tak dalej. I zawsze nie mogłam się pozbyć tego wrażenia wewnętrznego, że to jest tak ograniczony środek wyrazu. I chociaż może nawet ciekawsze rzeczy robiłam w tych telewizji niż w teatrze czy w kinie. Ale że to jakaś podpórka jest. No nie umiem bardziej tego w zasadzie sformułować. Też nie gram w telewizji, wobec powyżego mój ostatni sukces to jest to, że sukces wewnętrzny, nie, przedostatnia. Mam jeszcze parę innych, ale że zaproponowano mi kilka razy telenowele. Czy to są opera, czy te różne tam, jakimi tu się... W każdym razie nie seriale, bo to ja nazywam, to rozróżniam bardzo. Serial to jest, kiedy aktor wie, na czym zaczyna i na czym kończy. I jest to pewna inna penetracja. A telenowele, czy te różne gatunki pochodne, polegają na tym właśnie, że rzecz się nie kończy, że w zasadzie odruchami się gra, często bardzo i tak dalej. No więc dostałam kilka takich propozycji, niektóre odrzuciłam, ale trendowatej nie odrzuciłam, bo mnie tak strasznie rozśmieszało, że ta Stefcia żyje. Stefcia żyje, wcale nie umarła i Stanisławski pisał, moi koledzy z kabaretowi, i Jaroszyński reżyserował i zagrałam. I oni mnie pierwszego dnia na gwałt uczyli, że nie ma pośrednich uczuć w ogóle. Jak się śmiejesz, to się śmiejesz pełną gębą, jak się smucisz, to się smucisz pełną gębą. Tak ci przejęci, że ja się sobie nie radzę. I ja sobie poradziłam, bo potem byli zachwyceni z tej roli, to była jeszcze za kostiumem, się mogłam schować i tak dalej, zachwyceni z tej roli i zaproponowali mi następną telenowelę. Także nie byłam taka, znowu, że nie lubię telenowel, dlatego że nie umiem. Tylko, przepraszam za wyrażenie, sprawdziłam, że umiem, mogę się w tym pomieścić. Nie muszę tak penetrować strasznie dokładnie tego wszystkiego. Co można to sposobem jakimś tak, że ten skrót, jakby to powiedzieć, wystarczy. Oddaliłam na razie tęsknoty za telenowelami wobec powyższego, bo nie spotkałam jeszcze propozycji, która by mi frapowała. Mam trzy królowe, teatr, kino i kabaret. To są sztuki po prostu tajemnicze, niezgłębione i tak dalej. Kino sama lubię oglądać bardzo i grywałam, no po prostu byłam tym zafrapowana, bo grywałam u wielkich reżyserów polskich, rzeczywiście miałam takie szczęście. W filmie to ja byłam przed kobietą z prowincji, to byłam tajemnicza kobieta tajemnicza po Gorgonowej, która była moim takim wejściem, no po prostu rzeczywiście wjazdem. I potem właśnie co, kto nie dopisał roli, to Dołkowska, że tajemnicza. No to ja się zorientowałam, że jest Popelina. I zaczęłam dążyć do innych ról. I potem
Przecież to jest zaprzeczenie tajemniczości i wyrafinowanej, inteligenckiej kobiety, prawda? Ta kobieta z prowincji. Ja uważam to za swój sukces, że się ludziom pomieszało. Nawet teraz w dubbingu mi Asia Wizmur zaproponowała, żebym zagrała krowę, bo robi jakiegoś Disneya bardzo zabawną, tylko krowa jak ja i straszna dama, ta krowa. No i się uśmiałam, że tak pomiędzy właśnie Andzią a straszną Adamą ja tak oscyluję, a w środku jest kabaret, czy też komedie, które grywam i które bardzo lubię, tylko zawsze z nieśmiałością pewną podchodzę do tego zagadnienia. Pylek, to jest 32 wieprz naszego małżeństwa, a ja tylko gotuję karmę, dźwigam sagany, a co zrobisz ty, to ty zaraz mówisz, już se zrobiłem, już se nakarmiłem. Ty w ogóle mnie odłączasz od świń, Felek! Lęczewski z Barańskim przyjechali do Teatru Powszechnego, siedli na środku bufetu i mi to zaproponowali. I tak rozmawiałam. Andrzej to taki niemowny facet, małomówny, niemowa można powiedzieć w skrócie. I mi to mówią, a ja mam ciężko. Znaczy, ja zawsze robiłam dwie rzeczy naraz, ale jest bardzo ciężka sytuacja. I nagle odwołują mnie z tego bufetu koledzy Pawlik, Świętej Pamięci, Benoit i Majszak. Odwołują mi i mówią, słuchaj, bierz to, to jest cudofacet. Tak mi powiedzieli, bo mieli z nim do czynienia, z Andrzejem. No i wszystko się to sprawdziło, że to cudofacet. Wieczorem, poprzedniego dnia, mówił, tu stoi ojciec, tu w oknie stoi matka, często były ogólne plany. Tu leży tam Andzia, załóżmy. I teraz ja sobie o tym myślałam, bo już widziałam, w której części mieszkania, często mieszkania były podobne do tego tutaj, gdzie jesteśmy, w której części mieszkania się odbywa i na przykład, że ja podchodzę do okna i jestem taka, to on miał takie ludziki rozrysowane, wspaniały operator Lęczewski. I potem ja mu jeszcze mówiłam, jak ja chcę to poprawić, usprawnić, czy co tam zmienić. No i właśnie dochodziliśmy do zdjęć, a na zdjęcia mieliśmy bardzo mało czasu, bo ja miałam premierę w Warszawie, więc jeździłam, miałam poduszkę, jeździłam, spałam w taksówce tylko do mojej dyspozycji. Takie były czasy. Członkowie klubów filmowych obejrzeli ten film. Ja przyjechałam sama reprezentować, to było nowe dzieło. I oni nagle runęli w straszny sposób. Kto to pozwolił, kto to na to dał pieniądze? Że to jest po prostu beznadziejny taki człowiek. Jak można o takim kimś, o takiej beznadziejnej facetce, takim odrzucie ludzkim robić film? To było coś niesamowitego. Była Dorota Stalińska, która po prostu ich rozjechała, tych DKF-owców, robiąc, przedstawiając coś tam w ogóle tego. Ale to było dla mnie zdumiewające, że oni nie zauważyli wartości tej kobiety niepowtarzalnej. To znaczy jeszcze do tego takiej szczerości uczuć, czego zawsze się... Ja lubię ten taki penetrować w ogóle taki teren, jakby to powiedzieć, prowincję, krótko powiedziawszy. Myślę, że czasem... Znaczy każdy lubi penetrować teren, ale czasem wracam do tego. Przedstawienie też takie zrobiłam i tak dalej, bo to jest duża siła, którą można wyciągnąć z tych ludzi. A spotkałam się z nią tak. Byłam w Kazimierzu, bo ona pochodzi z Kazimierza. Byłam w Kazimierzu z moją mamą i mieszkałyśmy na rynku. I nagle mi poeta Karasek powiedział, chcesz swoją Andzię zobaczyć? Ona tu co czwartek handluje. Tam targ na rynku jest przecież w Kazimierzu. O tutaj, mówi, pod tym murkiem, naprzeciwko sarpu. Ona ma takie wory z dżinsami. Wysoka, postawna, z ładną twarzą kobieta w ortalionie. No parę lat to temu też było. Natychmiast na nas spojrzała. Mama tam coś grzebie w tych dżinsach starych, taki wór. Tacy chłopi z furmankami tam stoją i ona im sprzedaje też marynarki takie na konia. No takie, no takie stare. I mama coś tam grzebie niby w tych dżinsach, a ona mówi, to nie są rzeczy dla was, taką tą piękną polszczyzną, taką jaka jest w Kazimierzu. Ale mama jeszcze coś tam nie może wytrzymać. My się nie przedstawiamy oczywiście. Ja już bym dała dyla, bo co? Myślę... A ona tak na mnie spojrzała i mówi tak, usteczka słodkie, jak do całowania, tak powiedziała. I już żeśmy uciekły, bo już nie wytrzymałam tego. A potem jej siostrzeniec, pan Siemiński, powiedział, że ona mnie poznała.
Tylko też, no bo co dalej? Ja myślałam, że może nie widziała filmu. No co dalej? No jakbym Gorgonową spotkała, co żeśmy byśmy sobie pogadały? Mimo, że czerpię z niej całymi garściami. Osoba dla mnie była imponująca, dlatego że w każdej beznadziejnej sytuacji ona po prostu się rozejrzała i umiała w niej trwać, jak chwast, odrastała, odradzała się i nie straciła żadnych wartości takich ludzkich. To znaczy, jak miała dzieci, to się nimi opiekowała, kochała je i broniła je przed innymi. Miała takie serce, że te dzieci były fenomenalne i wspaniałe, prawda? Znaczy, prościej to można nazwać. Do wszystkich podchodziła z takim sercem otwartym, ale równocześnie nie poddawała się nikomu. Dawała sobie wszędzie radę. W sumie dosyć wszawe rzeczy ją spotykały w tym życiu, a ona była twórcza, bo ciągle... I to jest postawa, którą ja kocham wśród ludzi w ogóle do tej pory, że się ciągle próbuje i kładzie, i upada. Zresztą ta taka sekwencja jest jak idź, Aniu. I ona ciągle upada i idzie dalej. I to było piękne w tej facetce. Heniu, co ci szkodzi wierzyć? Zyskać możesz. A niczego nie stracisz. Nie, zresztą to nie wystarczy wierzyć. To trzeba mocno wierzyć. Jak tu przyjadę, to mamusia ma rację. A jak tam pojadę, to oni mają rację. I co teraz robić? Robiono mi ręce tą starą skórą. Potem ja to zmywałam zmywaczami przez godzinę jadąc z powrotem. Zdzierałam taką skórę, także dobrze, że nie miałam tego na twarzy, bo już teraz byśmy rozmawiać musieli w poszerzonym kadrze. I miałam te stare ręce, byłam w tych takich ciuszkach, takich starej kobiety, bezkształtnych. I poszłam coś kupić w Łodzi, myśmy w Łodzi mieli zdjęcia. To było coś rzucili, takiego potanionego. Te kobiety... Myślały, że ja jestem staruszką, bo jeszcze tu siwe włoski, tylko z przodu. One mnie tak wypychały od tej lady. Ja nie istniałam dla nich. I to było tak przykre doświadczenie. To mały taki sklepik, takie babsztyle przyszły to kupić. I ja też tak chciałam oglądać, a specjalnie te łapy wystawiałam tego. I one mnie potraktowały jak staruszkę i dobrze mnie nie rozmiażdżyły. O, to tak o kobiecie można powiedzieć, jak ludzie, to takie, zawsze to pamiętam, że to u nas tak trochę jest, chyba. Kobieta z prowincji była w zasadzie taką koroną tego, co mi się mogło zdarzyć w filmie. I ja to czułam już wtedy, bo to było, no, jakieś większe marzenie można spełnić. Taka panorama czasowa, po której się w małych strzępeczkach jest postać, która się znajduje w takich czasach, w takich... No to jest marzenie. Natomiast ludność przyjęła to źle. Mi się wydawało, że to jest film, co ludzie wezmą to jak świeże bułki. Może się wstydzili tych okoliczności, takich zgrzebnych. Może sami już mieli tego po same kokardy. W każdym razie nie miało to dużo widzów w Polsce. Miało to nagrody, nie miało dużo widzów. A potem pojechaliśmy kiedyś na festiwal do Wrześni, gdzie taki fajny facet, Górecki, to organizował. I nagle młodzież zobaczyła kobietę z prowincji. I tak reagowali, jak myśmy myśleli, że zupełnie już bez tego całego nawisu, nalotu i tak dalej, śmiali się i płakali. Po prostu ten świat, przestali to widzieć oczyma własnego już losu. Więc może to tak będzie z tym filmem, ja bym marzyła o tym.